Cześć, zapraszam na kolejny etap na mojej budowy. Robimy elektrykę. Oczywiście dzisiaj rozprowadzamy tylko przewody. Samo podłączenie w skrzynkach będziemy działać kiedy indziej. Ogólnie instalacja będzie w podłodze szła. Wszystkie łączenia będą w puszkach, czyli nigdzie tam nie wyprowadzamy jakichś puszek u góry. Wszystko będzie łączenie w gniazdkach. O tak, w gniazdkach będzie łączenie. Każdy przewód wpuszczony, wyryty w gazobetonie, także potem będzie na to, to wszystko jeszcze będzie zaklejone jakąś zaprawą, także wszystko będzie schowane, ponieważ tynk, który będę tutaj używał, to będzie tynk cienkowarstwowy, jakiś klej i siatka. Ostatnio dużo osób tak robi. I teraz popatrzcie, no to zresztą zobaczycie, jak my to robimy. Samo rozprowadzenie, w skrzynkach nie działamy. Przewody idą tam, będą szły tu, wychodzą peszlami mniej więcej na wysokość pierwszego bloczka i tutaj już puściliśmy dwa przewody z jakimś zapasem. Mam nadzieję, że taki zapas wystarczy, żeby później to wszystko w skrzynce gdzieś tutaj popodłączać. Mam nadzieję, że wystarczy. Od góry będą szły tak samo, bo od góry będzie wyjście, do dołu będą wyprowadzone tak samo mniej więcej z 20 cm ponad skrzynkę. Także tu w skrzynce nie będę nic robił, to tym już zajmie się elektryk, ale też będę chciał zobaczyć, dowiedzieć się, jak to wszystko wygląda, jak to jest zrobione, także będę go podglądał, jak on to robi. No i też, żeby wam pokazać oczywiście. Dobra, tu jest syf w tym pokoju, ale można działać. Całą instalację, którą rozprowadzamy przewodami, rozprowadzamy teraz 2,5, bo to wszystko idzie do gniazdek, gniazdko, lodówka i wszystko idzie na oddzielnym czym? Obiegu? Jak to się nazywa? Oddzielny obieg? Dobrze mówię? Oddzielnie. Na oddzielnym bezpieczniku wszystko będzie. Także tu jest wyprowadzone na lodówkę, w kuchni, na razie robimy kuchnię. No oddzielnie gniazdka, oddzielnie będzie zmywarka, oddzielnie na płytę, ale na płytę to będzie większy przewód, bo tam chyba 4 żyły idą. I oddzielny jeszcze na piekarnik. Dobra, który peszel tu wziąłeś teraz, żeby... No bo mamy peszel tu jeden, jeden był przycięty na zmywarkę. A ten jest na piekarnik. Tego nie będziemy na razie montować, bo ten jest, czyli ten zostawimy, bo tu idzie inny przewód, 2,5, czterożyłowy bodajże. Dobra, czyli... To tak nim potrząchać i on tam będzie sobie przechodził. A weź puść, połóż na ziemi. Połóż na ziemi kabel. A, bo on pod górę idzie, a weź połóż go na ziemi. Połóż na ziemi cały peszel. Wyprostuj go. Fajna robota, nie? Trochę wleszło. Musimy wypróbować ten peszel, który jest z pilotem i na jakiej zasadzie w ogóle ten drucik przymocować do kabla. Bo ja to szczerze się nawet nie orientuję, jak to przymocować. Co? Taśmą skleić? Nie, przebić go. Jak przebić? Przebić. Nie przebijesz w ten sposób. Gwoździa bierzesz, robisz dziurę. W kablu chcesz dziurę robić? Dobra. Ej, bo mi się tu zakręca. Idź tam do korytarza. Idź tam dalej. Tu mamy ładną, długą, prostą. Może się powinno jakimś smarem tam posmarować. Powiem ci, że naprawdę wkurzająca robota. Jezu, przecież było 2 metry. A zaraz będziemy mieli jeszcze dłuższy odcinek. Z tej strony teraz wkładamy. Weźmiesz go tam, napniesz. Nie znalazłem nożyc. Niestety. Żadnych. Czekaj, bo toż miało iść do czego? Toż miało iść do zmywarki. Więc ten idzie. Masz napięte? Tak. I tyle wystarczy do zmywarki.
Weź grubko. Gwóźdź jest. O coś takiego, no. Dobrze, przeszło. Z tym to teraz pójdzie elegancko. Tam, żeby tylko tam nie wyskoczył. Może zobaczymy, jak idzie tym sposobem. No czekaj, bo tu jest szeroko dosyć. Jakiś peszel mały na ten przewód. Ej, a tu ciasno wchodzi. Czekaj. Czemu tak ciasno? Peszel za wąski kupiony. No to tym sposobem zdecydowanie jest. Znaczy sposobem, z tym pilotem, nie? Już. Dobra, pociągnij jeszcze. Pociągnij. Jeszcze, dobra. Może wstarczy ten. Musimy włożyć ten przewód. W jaki sposób? Woreczek i odkurzacz na drugim końcu i nam go zaście. Główka pracuje! No teraz zobaczymy, jak ci to będzie stało. Teraz zobaczymy, jak ci będzie główka pracowała. Teraz mi główka wykipi. Czekaj, bo ja nawet nie wiem, jak to zawiązać dobrze. Mocny odkurzacz musiał być. No to mamy mocny odkurzacz. Filtry wymieniłem. Dobra, weź go wyprostuj, przewód. Daj mi końcóweczkę. Czekaj. Ty powinieneś iść z tej strony, to ty... Ty dobra, masz to. Ty masz to, weź to, weź ten. Ja wezmę odkurzacz. Weź to tak... Może zmniejsz trochę. Czekaj, może to trzeba... zmniejszyć. Idzie? No dawaj! Co? Ale czuć, że coś zasysa? Idzie? Ej, mam! Pełne zwycięstwo! No zobaczymy dalej, chodź! Co teraz? No kabel trzeba wcisnąć. Dostaw tamtą. Ale to z tej strony trzeba kabel wyciągać w tą. A co za różnica? No bo nie będziemy tego. To prawda, zamienimy się miejscami. No za różnica! Nie będziemy kabel przecinać sznurka. Kilka godzin mojej pracy. Powyprowadzałem sobie troszeczkę kabelków. Na razie tylko gniazdka. Idą w dół, wchodzą w peszle, idzie każdy w swoją stronę. I na przykład tak jak na zasadzie tutaj macie gniazdko elektryczne. I to wygląda tak, że idzie peszel, wchodzi przewód, tu będzie gniazdko, jest połączenie, idzie dalej. Wchodzi dalej, idzie peszlem, wychodzi w ścianie, wchodzi do gniazdka, będzie gniazdko elektryczne, idzie dalej. Potem idzie mi tutaj do łazienki, w łazience idzie sobie do góry. Tutaj będą trzy gniazdka i jedno wyjście na kinkiet. Jeszcze na razie wyżłobione, ale zaraz zamontuję. W dół będzie schodzić sobie kolejnym, czyli zasilanie idzie dalej do sypialni. W sypialni wychodzi sobie tutaj. Idzie sobie do gniazdka. Są gniazdka na telewizor. Będzie połączenie, idzie dalej. Czyli szeregowo wszystko łączone. I to jest wszystko na jednym bezpieczniku, drugie gniazdko w sypialni i kolejne gniazdko w garderobie. Czyli to będzie jeden obiekt. No i tak naprawdę tak to wygląda. Do kotłowni puściłem sobie dwa obiegi, dwa kable, wszystko 2,5. Tutaj będą dwa gniazdka,
tu będą dwa gniazdka, a tak naprawdę dlatego, że nie wiem, co tu jeszcze będzie, nie mam w ogóle pomysłu na tą kotłownię, czym to będzie ogrzewane. A teraz przepisy się zmieniają, więc prawdopodobnie jeszcze trzeba wypuścić siłę pod ewentualną jakąś pompę ciepła. Będzie zrobiona, na pewno będzie wyprowadzone, a czy będzie używane, czy będzie, czy nie, to nie wiadomo, ale lepiej zawczasu wypuścić. Dobra, tam jest ta rzeźba, która idzie mi do salonu. W salonie wychodzi, no to widzieliście, tu jest wyjście jedno na lodówkę na oddzielnym peszlu, wyjście na gniazdka jest oddzielnie, wyjście zmywarka jest oddzielnie, wyjście piekarnik będzie jeszcze do zrobienia, ale to teraz jest niezrobione, bo tam też idzie grubszy przewód, nie 2,5. I znowu, dalej piekarnik. No, płyta indukcyjna, piekarnik, na wszystko na oddzielnie. Tu pod ten, co jest piekarnik, to jeszcze podłączę sobie mikrofalówkę. Zresztą mam ładnie narysowane. Jeden przewód jeszcze wyszedł na gniazdka. Telewizor, gniazdka, gniazdka i jeszcze puściłem jedno gniazdko z tamtej strony. A tu będzie gniazdko na zewnątrz jeszcze przepuszczone, tak żeby był prąd też na zewnątrz. A światło dokładnie na tej samej zasadzie będzie puszczone. Czyli wypuszczam przewód, będzie oświetlenie i to będzie oświetlenie chyba wszystkich, nie, przepraszam, kotłownia będzie na oddzielnym, bo tutaj idzie w drugą stronę, także to puszczę sobie na oddzielnym i wiatrowa. To może zrobimy to najpierw, to wam pokażę przy okazji, jak ja to wykonuję. Nie, no nie starczy, no i musi iść do góry to. Ale chwila, to jest oświetlenie. To oświetlenie może iść na 1,5. To ten przewód sobie zostawię i biorę przewody. Biorę przewód 1,5. Dobra. Tu by się przydał taki do rolowania, takie coś. Takie coś, czego nie mam. I teraz od razu w peszelek wkładam. Tak, zanim przed włożeniem w paszelce sobie przycinam tak przewód, a jak macie dłuższą jakąś odległość, to smaruję płynem do mycia naczyń. Tutaj mam krótką odległość, to nawet się nie przejmuję, to zaraz wyjdzie, ale jak już jest troszeczkę dłużej, to jest uciążliwe. To już sobie go zawiśnię sobie. Wiś, chamie mały. Na razie jadę jeden obieg, zrobię tylko światło tutaj, klatka schodowa, nie klatka schodowa, zrobię wiatrołap i kotłownia. Także tutaj to są takie kawałeczki tylko. Dobra, w miarę napiąć i tutaj go złapać. Złapać z tym, podwójnym. Ale do tego potrzebny jest podwójny, do takiego łączenia. Tu jeszcze trzeba przyłapać w kilku miejscach. I najlepiej tymi podwójnymi, one od razu trzymają te boczne też. Dwa wystarczą. Jeszcze dwa. I lecimy nim tutaj. Peszelek się zaczyna. Tu się niestety krzyżuje. I tu mi wychodzi do góry. I tu idę sobie prawą stroną, bo wiem, że będę musiał zaraz lewą wracać. Dobra, mogę go obciąć. Oczywiście z zapasem. Nie wiem, co tu planowałem, że tu taki szeroki wywierciłem. Ale nie będę, zostawię miejsce trochę, żeby się zaraz nie okazało, że muszę coś poprawić. I na dwa wezmę. Uchwyt na dwa od razu.
Dobra. Czyli to idzie zasilanie do włącznika i stąd wchodzi do włącznika. No i tu będą szły, stąd będą szły dwa przewody do góry. Jeden będzie wychodził tu, a drugi będzie wychodził tam. I tu będzie połączenie. I nie wiem, czy tu wracać dalej przewodem nóż. Dobra, oczywiście puszka będzie, tu będzie przewiercone i ten przewód sobie wejdzie. I tu puszczam dwa przewody, jednym się przekuwam na drugą stronę. Czyli zaczyna się praca na wysokości, jednym słowem. Czyli one oba wędrują do puszki. Ja mogę je obie zamontować. Naraz. Na dodatek. Dobra, trzymaj się, chamie. No i teraz tego się obawiam, jak to tam wiercić, czy to, czy w kruchym garze tym, czy w belce jednak wiercić. I czy to w ogóle będzie trzymało? O, trzyma. To jak trzyma, to, to lecimy. Normalnie jestem elektrykiem. Ale piękna sprawa. O, i tu sobie będzie dyndał. Na środku, tak jak drzwi są, tu będzie garderoba, elegancko. W ogóle sufit podwieszany będzie, także się nie przejmuje. Wyprowadzenie eleganckie. Ile ja tego przewodu, kuźwa, obciąłem? Nie wiem, czemu tak dużo wziąłem, ale już się trzeba tym zająć od razu. I tak się prezentuje linia dalej, czyli jednak wypuściłem stąd w tamtą stronę, czyli to jest zasilanie, które idzie dalej na ścianę, na pomieszczenia. To jest zasilanie do puszki i na korytarz i to idzie dalej, idzie sobie w peszlu, przy ścianie, hop, przy ścianie, wędruje tutaj. I to jest oświetlenie na korytarz i potem zasilanie idzie dalej w bok do garderoby. Fajnie to wygląda, łatwo się wierci, dobrze się wierci, w miarę dobrze trzyma. A i tak jeszcze planuję tutaj wszędzie zrobić nie ogrzewanie, tylko rekuperację, więc rekuperacja prawdopodobnie będzie puszczona właśnie w stropie i będą sufity podwieszane. Teraz czeka mnie podłączenie tych puszek i włożenie przewodów, wywiercenie się tu do nich, dobicie się i włożenie przewodów, obsadzenie puszki. Prawdopodobnie będę mógł już zachlapywać przewody. Tam, gdzie mogę. Tu jeszcze pójdzie kolejna linia, czyli drugie zasilanie. Pójdzie tu, stąd chyba wyjdzie na łazienkę jeszcze. Tak zrobię.
z łazienki, chyba że pójdę tu, hop, i wrócę. O, tak zrobię. Bo pójdę na łazienkę, zrobię zasilanie tu. Światła. Światło pójdzie do góry, do łazienki. I wrócę sobie tu, będę miał załatwione. I wrócę sobie zasilaniem na tą stronę. Natomiast jeśli chodzi o dalszą część elektryki, to pokażę wam obsadzenie gniazdek. Ja u siebie z gniazdka zamówiłem z Allegro. Nie opłaca się kupować, bo gniazdka na Allegro kosztują złoty, nie wiem, 10 groszy, a takie same gniazdka, albo przynajmniej bardzo podobne, nie wiem czy takie same, kosztują w sklepie u mnie 2,50, 2,80. Tam gdzie podwójne, to podwójne, tam gdzie pojedyncze, to ładuje pojedyncze. Przede wszystkim jak są łączenia, to te zewnętrzne dzióbki trzeba wywalić, one są niepotrzebne. Zostało mi trochę zaprawy cienkowarstwowej, którą murowałem, więc na tej samej zaprawie obsadzę sobie moje gniazdka. I teraz tak, że niektórzy się jeszcze przyczepią mi, że nie wypuszczam gniazdek 2 cm. Licuję je, może tam milimetr, dwa będą wystawać poza w niektórych miejscach. Natomiast licuję, dlaczego licuję? Ponieważ u mnie będą szły tynki cienkowarstwowe, tynki, które sam sobie zrobię na zasadzie, gdzieś to widziałem w internecie, podejrzałem. Tynki cienkowarstwowe z siatki, siatki takiej elewacyjnej, no i klej do styropianu, ale klej nie tylko do styropianu, ale i do zatapiania siatki. Czyli to jest ten inny troszeczkę klej. Wydaje mi się, że to jest fajne rozwiązanie, zwłaszcza jak ściany są proste, to można sobie samemu to wtedy ogarnąć i jest na pewno dużo, dużo taniej. Jest, przewód sobie będzie wchodził tutaj, więc w gniazdku wywalam sobie tą tylną część. A że będą mi wchodziły dwa przewody, to sobie to trochę poszerzę. Wprowadzam przewody od spodu, też wiem z tego co kojarzę, nie trzeba tak robić, można tu wykuć wszystko do końca ładnie, nie trzeba tego wpuszczać. Staram się sobie ułatwiać zadanie tak jak najbardziej mogę, więc wpuszczam to, żeby później łatwo było mi obsadzić puszki po prostu elektryczne. No, przewodziki z powrotem na swoje miejsce. Tu oczywiście trzeba będzie to wszystko putem zachlapać, podoginać jeszcze dobrze. Gniazdko wchodzi. O, nie bawię się tu w żadne lasery. Tak jak jest. A potem, wydaje mi się, że to w jednym powinno wychodzić, bo to potem na drugie to sobie przerzucę z tego jednego gniazda. Żeby się zaprawa lepiej trzymała. Na boki bardziej, bo z tyłu to się i tak rozejdzie. Natomiast te boki, żeby po bokach było dobrze wypełnione. Co się dzieje? Dobra. I teraz, jak jeszcze nie jest włożone do końca, to sobie powypełniam. I dociskam, aż wypłynie. I od spodu tak samo. O. I mam jakiś tam poziom ustawiony. Na razie sobie to tak przyłapię i zostawię do wyschnięcia, jak będzie. Można gdzieś tam powtykać, ale dobrze, żeby nie poruszyć tego.
Chyba. Dobrze, w sumie co ja tam się znam. Jak wyschnie, to będzie można do tego podejść jeszcze coś tam, albo jak delikatnie to złapie, coś tam jeszcze poprawić. Ale takie gniazdka bardziej skomplikowane, to już trzeba sobie radzić. Można sobie pomóc laserem, właśnie wypoziomować na przykład. I ja jeszcze czasem, żeby tą puszkę ustawić prawidłowo, bo czasem się ruszają, prawda? To używam wkrętów po to, żeby troszeczkę ustabilizować. I jeden wkręcik, jak jest puszeczka, to w zupełności wystarczy. Tutaj ją dociśnię, hop, a górę mogę wtedy sobie pod ten jeden ustawić. O, i mam elegancko teraz w miarę stabilnie. Wypełniam sobie klejem. Potem jak to się już wszystko ustabilizuje, to i tak będzie można wszędzie podokładać jeszcze tej zaprawy. Praktycznie w ogóle nie weszło. A tu już mam kawałek wczoraj obsadzony, także kawałki jeszcze gdzieś tam zaprawy sobie tam leżą, ale mniej więcej tak to wygląda, na równo obsadzone, bardzo w porządeczku. Resztę zachlapałem, wyrównałem, bo przygotowuję sobie pod tynk. A tak wygląda gotowa skrzynka. No myślę, że skrzynka troszeczkę za duża na tą moją elektrykę, że pomieściłoby się to wszystko w nawet bez tej jednej szyny, to można byłoby tu gdzieś upchać. Ale nic, elektryk powiedział, że jak jest większa skrzynka, to po prostu jest łatwiej to wszystko podłączać, ewentualnie nawet dodać jakieś bezpieczniki, jeśli byłaby taka potrzeba, a na pewno będzie, bo to już sobie zrobiłem wyprowadzenie do garażu, także będzie jeszcze szło do garażu parę bezpieczników, jeszcze będzie szedł dzwonek, zrobię sobie w bezpieczniku. Ogólnie myślałem, że cała elektryka jest dużo bardziej skomplikowana. Ogólnie teraz dodanie jednego bezpiecznika przeze mnie uważam, że będzie bardzo proste, ponieważ wystarczy, że sobie dołożę. Tu będę mógł sobie, jeśli będzie to gniazdo, czyli 2,5, to tutaj sobie wpinam neutralny. Do bezpiecznika, który zamontuję, to od góry do bezpiecznika zamontuję sobie brązowy z tego przewodu, który będzie wchodził. Natomiast dół będzie połączony tą listwą. Więc fajnie, fajnie tu wychodzi i uważam, że naprawdę fajnie jest to zrobione. No ogólnie jeden bezpiecznik jest na oświetlenie, tak jakby to jest oświetlenie, to jest bezpiecznik na gniazda, to jest pomieszczenie techniczne, a ten nie pamiętam na co jest. Na zmywarkę, aha, czyli ten jest oddzielny na zmywarkę. I ma też tak jakby główny tylko dla siebie. Bezpiecznik jest na jeden na zmywarkę. Także jest lodówka oddzielnie, piekarnik oddzielnie, gniazdka też, kilka obwodów jest oddzielnie zrobionych. I to byłoby koniec mojej elektryki. Zatynkować i cieszyć się prądem. Dzięki, jeśli wam się podobało, dajcie łapkę w górę i do usłyszenia, cześć.